Witam serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj lecimy sobie chyba z naprawdę epickim unboxingiem i możliwe, że będzie to największy unboxing, jaki kiedykolwiek był na tym kanale. Już wam opowiadam, jak to jest historia z tym oto, co mi tutaj przyszło. No, dostałem tam informację, że w sumie spodobał się Szopkowi dosyć filmik, więc żebym się spodziewał w najbliższym czasie jakichś kolejnych dwóch paczuszek. No i się faktycznie spodziewałem, ale nie czegoś takiego, czyli dwóch ogromnych pak, które naprawdę też swoje ważą, więc myślę, że mogą mieć bardzo, bardzo ciekawą zawartość. Także fajnie, że przed Sylwestrem jeszcze sporo produktów dla potestowania dla was dostaniemy. No a teraz lecimy właśnie z odpakowaniem tego wszystkiego. Tutaj na stole jeszcze widzicie właśnie dzieło ostatnich live'ów, na które was też serdecznie zapraszam, bo sobie tam nieraz ciekawie gadamy, ciekawe tematy poruszamy i ogólnie wydaje mi się, że dosyć fajny klimacik, fajnie się na live'ach spędza czas gadając z widzami, także zapraszam, a teraz przejdźmy do samego unboxingu i zaczniemy sobie od tej mniejszej paczki, która i tak jest niezłym bydlakiem. Lecimy. Jak byłby ktoś jeszcze ciekawy, to razem te dwie paczki ważą ponad 23 kilo, więc no naprawdę grubo. Dobra, nie wiem za bardzo z której strony zacząć, więc zaczniemy sobie od tej strony, gdzie był list przewozowy. No i zobaczymy, co to będzie. Dzisiaj sobie magii odpuścimy, a przynajmniej przy tej paczce, a przy drugiej zobaczymy, także lecimy sobie z krótkim timelapsikiem. Karton jest już w zasadzie otwarty. Tak jeszcze z ciekawości mam powiem, że ten konkretnie ta paczka waży 13 kg. No jest to mniejszy, ale za to cięższy karton. I o kurde, widzę, że tu jest chyba grubo. Z tego co patrzę i z tego co mi się wydaje, bo już widzę tam jedną rzecz, która jest na pewno dosyć spora. I jest to na pewno wyrzutnia, czyli od tego sobie zaczniemy. Także krótki timelapsik, jak będę odwijał i zobaczymy, co tam pod sobą ten streczek kryje. I oto właśnie naszym oczom ukazała się wyrzutnia, jaką jest Zenit od Pyromaxa z serii Sky Flash. No naprawdę nie testowałem w ogóle z tych wyrzutni z tej serii, więc jestem bardzo ciekawy, jak ona nam tutaj wypadnie. No a już myślę, że wkrótce na jakimś filmiku się o tym przekonamy, czy nas tutaj zachwyci, czy nie. I dobra, kolejną rzeczą, która jest chyba naprawdę potężnym produktem i mogę się już dopytać, co to jest. Także jak ktoś ma ochotę, to teraz w tym momencie, patrząc na wielkość tego, co tu jest, to zgadujcie w komentarzach poniżej, co to jest. No ja myślę, wydaje, że na 99% wiem, co to jest i wam powiem za chwilę, jak już się to odpakuje, czy się myliłem, czy nie. I będę uczciwy, obiecuję, bo teraz mówię, że to może być jakiś produkt, który jest to wyrzutnia, która nazywa się na M, zaczyna nazwa. I zobaczymy, czy się pomyliłem, czy nie. Także, no to mi trochę zajmie dłużej chyba odwijanie. Powiem wam, że w wypadku tej krowy to jest naprawdę ciężko, żeby ją nawet utrzymać w rękach, tym bardziej jak kucam. Tu miałem ostatnio taki zabieg na kolano, więc muszę teraz bardzo ostrożnie się z nim obchodzić. I zgadłem, udało mi się zgadnąć. Myślę, że większość z was, jak już usłyszała, że może, że domyślam się, że to jest coś, co zaczyna się na literę M, też się już domyśliła. I mnie tym razem pirotechniczna intuicja także nie zawiodła, ponieważ jest to wyrzutnia mega od importera Super Power, wielka locha 25 strzałów, 25 mm. Oczywiście, że milimetrów jest tutaj 50, czyli 2 cale. I to tyle w tym jednym, ale za to jak w konkretnym kartonie, od którego zaczęli nasz unboxing. Także po tej krótkiej, ale jakże konkretnej części lecimy z kolejną paczką w tym unboxingu.
Jest to paczka, która jest znacznie dłuższa. Jestem również bardzo ciekawy, co w środku niej znajdziemy. No, co do samej wyrzutni, którą przed chwilą właśnie odpakowałem, no raczej dwóch wyrzutni, aczkolwiek ta jedna oczywiście zupełnie przytłoczyła tą drugą. Na pewno się domyślicie, która przytłoczyła. No to jestem totalnie w szoku, że aż coś takiego konkretnego tutaj na przetestowanie dostałem i mega się jaram, że będę mógł tą wyrzutnię w ogóle zobaczyć na żywo. Bo nawet jeszcze nie było nie za dużo filmików, za dużo testów, a już zyskała sobie miano po prostu praktycznie produktu roku 2020 i mam nadzieję, że w moim teście też się to potwierdzi. A teraz lecimy sobie z drugim kartonem i z jego odpakowywaniem. Ten karton chyba będzie obfitował w nieco większą ilość produktów niż poprzedni, ale myślę, że też na pewno będzie bardzo ciekawie. Więc zaczynamy, wyciągamy sobie ten oto streczyk i na samym początku tutaj z prawej strony mamy jakąś małą właśnie paczuszkę. Uhuhu. A w tej oto paczuszce mamy jakiś bardzo ciekawy produkt, czyli jest to Scream UFO, który zalicza się do wyrobów dla mnie z kategorii artykułu różne, ponieważ jest to właśnie taki ala cyrkoblic, ala bączek latający z piskiem i z zielonym światem, z tego co tutaj się dogaduje, więc myślę, że też fajnie to przetestować będzie. Dalej sobie lecimy, o tu chyba jakaś mała kosteczka, 9 albo 16, i nie pomyliłem się, jest to wyrzutnia Hellfire, poczekajcie sekundkę, a my lecimy dalej z unboxingiem, który tutaj właśnie ma miejsce. No i szybki timelapsik. Jest to ciekawy produkt, są te petardy Pirat od importera Classic, bardzo fajnie, bo praktycznie wszystkie korsarze tego typu na rynku testowałem, a akurat od tych klaskowych z CE przyjemności nie miałem, także fajnie, super szopek trafił z takim produktem, który pewnie jest dosyć popularny, a ja go akurat nigdy nie odpalałem. Kolejny skarbik i mamy tutaj fontannę No Limits od Pyromaxa, też jest produktem, który bardzo mnie ciekawił. Nie mogę się go doczekać przetestować, bo dużo osób mi pisało pod komentarzu, w komentarzach pod testem tych fontan krakerów właśnie krakingowych od Funke, że ten wulkan jest lepszy, no i będziemy mieli okazję się o tym w najbliższym czasie przekonać. Także zobaczymy, czy Funke tutaj podtrzyma tytuł mistrzowski, czy jednak Pyromax mu podoła. Aczkolwiek no, ta fontanna jest prawie 2 razy droższa niż taka pojedyncza, także też takie porównanie nie ma jakiegoś według mnie grubszego, większego sensu. Aczkolwiek to fontanna ma jakby 2 efekty, więc można powiedzieć, że na cracking dychę i na ten drugi efekt dychę, więc porównamy sobie sam cracking w tych dwóch fontannach i zobaczymy, która będzie lepsza. Oczywiście też w tych funkowskich każda fontanna jest trochę inna i różni się rodzajem trackingu, no ale ogólnie wiecie, że fontanny i tak świetnie wypadają. Mamy tutaj zarąbistą rzecz, czyli właśnie jest to rakietnica od Pyro Moravi. Też miałem przyjemność taką jedną sobie odpalać i naprawdę jest to świetny produkt, także fajnie, że też to będę mógł sobie znowu przetestować. Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć mojego akcentu z Funke i są to Knalf Frosze, czyli po prostu skaczące żabki od chyba jednego z moich ulubionych importerów, czyli Funke. I lecimy sobie dalej z unboxingiem, chociaż tutaj już widzę, że są coraz większe rzeczy. Tutaj to jest grubo. Także odpakowujemy i sprawdzamy, co się kryje za tą dużą paczką ostreczowaną. I
Tak, jest to produkt, który masakrycznie mnie cieszy, bo jestem totalnym fanem wielkich zestawów rakiet, a jest to największy zestaw rakiet, jaki w swoim życiu chyba trzymałem w rękach, przynajmniej pod względem ilości rakiet w nim się znajdujących. I jest to w ogóle jest to zestaw od mało popularnego importera w Polsce, czyli od Leslie. I cały zestaw ma aż 340 gram prochu. No jak wiem, że te rakiety nie są jakoś wybitnie szałowe, jakieś najlepsze na świecie, ale i tak myślę, że doskonale spędzę czas bawiąc się i dla was testując ten zestaw. I nie jest też on jakoś wybitnie drogi, jak na taką ilość rakiet, która się w nim znajduje. Także myślę, że i tak jest to bardzo, bardzo ciekawy produkt. No i teraz tutaj widzę, że mamy kolejną kupę ciekawych rzeczy do odpakowania i są to chyba wyrzutnie. I tak, jest to wyrzuteńka Bolero od importera Super Power. A my lecimy sobie z odpakowaniem kolejnej rzeczy. Także naprawdę ten unboxing to już bije chyba totalnie wszystko na głowę. Tutaj mamy jakąś dużą, ale lekką paczkę. Mogę przewidywać, że są jakieś motylki albo coś w tym stylu. I tak, nie pomyliłem się, są to potężne motylki od Classeka, które nazywały się Whistling Airplane, czyli naprawdę jest to ciekawa rzecz, nawet tego za bardzo nigdy nie widziałem, także myślę, że będzie super je przetestować i zobaczyć, co tam nam pokażą. Pewnie nie są to motyle z hukiem, no bo niestety przez aktualne już przepisy, jakie są, jest to taki motylek, który wybuchał, jest na tyle nieprzewidywalny i niebezpieczny produkt, że raczej takie rzeczy szans przejść nie mają. I teraz otwieramy sobie kolejną rzecz, która jest też dosyć duża, ale teraz się już totalnie nie mogę domyśleć, co tu jest, bo nie mam najmniejszego pojęcia. Ło, ho, 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 ho. Ależ ciekawe produkty się dzisiaj trafiają. A są to single shoty Scream od Funke. Oczywiście jest to single shot hukowy z tytanem, który właśnie jeszcze ma efekt dodatkowy pisku. Także naprawdę, naprawdę fajnie. Aczkolwiek o co chodzi? Tu jest napisane, że to są 4 sztuki w środku, a w środku mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Także chyba tutaj jest po prostu błąd na opakowaniu, ponieważ ja tu dobrze widzę, to zdecydowanie single shotów mamy 6, a nie 4. No i mają aż 250 gram neku. No nie wiem, może po prostu taki oto błędzik jest tutaj na opakowaniu, że jest ich niby 4, a tak naprawdę to jest 6. No, ja tam nie mam zamiaru narzekać, zdecydowanie wolę 6 singli niż 4. Uhuhu, doskonale. Mamy tutaj świetne petardki kategoria F, czyli petardy Dragon Boom, i to są chyba właśnie te z 2019 roku, które są naprawdę fajnym i dobrym produktem i mają kategorię CE. No tak czy siak na pewno sobie przetestujemy i się o tym przekonamy, czy są dobre, a słyszałem, że naprawdę są dosyć porządne, także przekonamy się o tym już wkrótce, na pewno bardzo szybko postaram się je dla was przetestować, bo sam jestem ich jak najbardziej ciekaw. I kolejnym produktem, który nam przypadnie przed Sylwestrem przetestować, są to, w sumie nawet nie wiem, co to jest do końca, bo nawet nie powiedziałbym, że to są standardowe motylki, bo wyglądem trochę od takich zwykłych motylków odbiegają. Są to jakieś właśnie latające skrzydła, to jest napisane po czesku, latające ochniwa kolecka. Także można powiedzieć, że są to latające kółeczka, 5 sztuk w opakowaniu, nie, 4 sztuki w opakowaniu NEKU 20. I wyglądają bardzo ciekawie, także fajny, ciekawy produkcik. I mamy tu chyba ostatnią rzecz w dzisiejszym unboxingu, bardzo, bardzo ciekawym. Jest to zdecydowanie największy unboxing, jak chodzi o wielkość paczek u mnie na kanale, ale za to bardzo, bardzo konkretny, obfitujący w wiele ciekawych i dużych produktów. Także opakowujemy tą ostatnią wyrzutnię, 19 strzałów, 30 metrów, bo co do tego wątpliwości nie mam. Ale zaraz zobaczymy, jaka to jest wyrzutnia.
Jest to kolejna wyrzutnia z serii produktów Skyflash. Jest to Saturn oczywiście od Piromaxa. I teraz mam dylemat, czy nagrać dwa pojedyncze testy tych wyrzutni, czy jeden wspólny. Też takie porównanie i pojedynek, która wyrzutnia okaże się lepsza. To możecie mi napisać właśnie w komentarzu, który właśnie jaką formę testów byście woleli. Czy mniej testów, ale takie z większą ilością produktów, myślę, że ciekawsze. Czyli na przykład dwie takie wyrzutnie, czy jednak po prostu takie zwykłe pojedyncze teściki, jak to zawsze u mnie na kanale miało miejsce. Także teraz ja to się Wam postaram poukładać wszystko w jedno ujęcie. No aczkolwiek chwilę mi z tym zejdzie, bo jeszcze muszę tutaj ten wielki bałagan posprzątać, który się po unboxingu zrobił. No ale jest to świetny bałagan, uwielbiam taki bałagan. No i widzimy się po krótkim cięciu. No niestety tego jest tak dużo, jest to tutaj tak dużo rzeczy, że nie jestem w stanie nawet ująć tego w jednym ujęciu kamerą. Także oto całość tego, wszystkich produktów, które znalazły się w tym unboxingu. Jest to naprawdę gruba ilość, nie mogę się doczekać testów wielu z tych produktów. No ale osobiście najbardziej oczywiście mnie ciekawi tutaj to wielkie bydle, co stoi z lewej strony na dole, oraz ten duży zestaw rakiet, no i te single od Klaska Scream single shoty. No a poza tym no to całą resztę też wkrótce na testach na pewno zobaczcie. Ja jak na razie Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeszcze serdecznie dziękuję fajerwerkishop.pl za podesłanie tych wszystkich produktów do testowania i również serdecznie na sklep zapraszam. Także do zobaczenia i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach. Na pewno będą ciekawe, jak możecie się zresztą spodziewać po tym, co zobaczyliście na tym unboxingu.